Końcówka 2022 roku, a ja jestem w szoku. Na Steama wychodzi pełnoprawny, klasyczny RTS w bardzo niskiej cenie, z dokończoną kampanią dla pojedynczego gracza, po polsku. Tak, multiplayer też tutaj jest, z dość unikalnymi trybami rozgrywki. W dodatku wygląda i brzmi znakomicie. Co ty na to? Ja myślałem, że to tylko brednie szaleńca, ale dowodów nie da się dłużej ignorować. Witam imperialistów, tutaj Lukas. W grze Crossfire Legion, którą mogę wam zaprezentować dzięki Prime Matter, która jest sponsorem tego odcinka. Tak, znowu mi zapłacono za granie w grę i dobrze, bo pewnie inaczej bym przegapił ten tytuł. Co jest mega dziwne, bo ten producent wydaje Homeworlda, którego mam na liście życzeń, i wcześniej wydał Desert of Karak, również z serii Homeworld, w którego bardzo dużo grałem. Za to w Crossfire Legion na ten moment mam przegrane ponad 15 godzin i na ten moment mogę wam potwierdzić, że tak naprawdę jest to klasyczny RTS z budowaniem bazy, zbieraniem dwóch typów surowców, za które następnie rozbudowujemy bazę, czy też budujemy jednostki. Możemy je też oczywiście ulepszać. Do boju możemy ruszyć jedną z trzech bardzo zróżnicowanych między sobą frakcji: Global Risk, Blacklist oraz New Horizon. Roster wszystkich frakcji dzieli się na dowódców, po trzech na każdą frakcję, jednostki piechoty, pojazdy lądowe od lekkich łazinków, przez czołgi po potężne machiny kroczące i jednostki latające. Każda jednostka ma tutaj swoją kartę, która informuje nas o tym, do czego najlepiej wykorzystywać daną jednostkę, poznajmy jej tło historyczne oraz jakie ma specjalne umiejętności. A te właściwie użyte pozwolą nam naprawdę szybko wykańczać przeciwnika. Sztuką jest tylko to opanować. A w tym pomoże nam kampania dla pojedynczego gracza lub też gra swobodna przeciwko botom. W grze swobodnej, jak i multiplayer, mamy kilka trybów rozgrywki od standardowej potyczki poprzez bardzo unikalne. Na przykład tryb ładunku, w którym zaczynamy dość standardowo, bo mamy bazę, zbieramy surowce, budujemy pierwsze jednostki. Po chwili przeciwnik nawet próbuje raszować naszą bazę, ale na szczęście byłem tym razem na to gotowy. I następnie próbował uciec, ale moje jednostki wampirów miały już doskok. Każda frakcja ma też oczywiście jakieś wieżyczki obronne, ale na każdej działają one inaczej. Po kilku minutach od startu rozgrywki dostajemy informację, że odbyły się zrzuty i teraz musimy działać bardzo szybko. Bo jedna z tych skrzynek jest ładunkiem nuklearnym i tak, nie wiem czemu najpierw rozbijamy i atakujemy tą skrzynkę, skoro tu jest ładunek nuklearny, ale w wyniku jej rozbicia, o, uwalnia się właśnie taka ciężarówka, którą musimy eskortować. Oczywiście, żeby nie było łatwo, musimy to zrobić 3 razy i to pod bazę przeciwnika. Początkowo muszę przyznać, że bardzo mnie zaskoczyło, jak boty tutaj wykorzystują przewagę terenu i to, że zajmują wyższą pozycję i ja ich nie widzę i nie wiem, skąd mnie atakują. Bardzo mi się to spodobało. No i kiedy ciężarówka dojedzie sobie do naszego celu, rozkłada się i mamy punkt zaliczony. Ale żeby nie było nudno, w pozostałych skrzynkach również mamy pewne znajdźki, które pomogą nam właśnie w obronie lub ataku na mapie. Oczywiście też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamiast dostarczać ten ładunek, rozegrać kampanię bardziej standardowo i spróbować po prostu zniszczyć bazę przeciwnika. Mamy taką możliwość, ale nie jest to łatwe z tego powodu, że zazwyczaj mamy tam jedno, dwa góra wejścia, jest dobrze broniona, przeciwnik też zajmuje wyższą pozycję, więc widzi więcej niż nasze jednostki i często kończyły się takie moje próby po prostu porażką albo wycofaniem się moich jednostek. Mimo iż te moje potężne mechy robiły tutaj niezłą robotę, plus bardzo ciekawie działały te jednostki latające, wystrzeliwujące drony w przeciwników. Ostatecznie o wiele łatwiej było odeskortować ten ładunek, stoczyć gdzieś te bitwy pomiędzy, no i zakończyć kampanię zwycięstwem i detonacją ładunków nuklearnych pod bazą przeciwnika. Tą batalię rozegrałem frakcją New Horizon i nie ukrywam, jest to jak do tej pory moja ulubiona frakcja. Te mechy są przepiękne, wyjebiście to wygląda, jak one kroczą, jak pociski przeciwnika odbijają się od naszych tarcz, które są unikalne dla naszej frakcji i mają bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Drugi nietypowy tryb, który mi przypadł do gustu, to linia frontu. Tutaj wybrałem frakcję Blacklist. Warto jest też wspomnieć o tym, że niezależnie od tego, jaki tryb rozgrywki wybierzemy, czy gramy przeciwko botom, czy przeciwko graczom, musimy zdecydować, których jednostek z tego naszego całego rostera będziemy mogli używać podczas danej rozgrywki. Oczywiście mamy podgląd do kart, więc łatwo jest tutaj sobie zrobić jakiś taki unikalny build, którym zaskoczymy przeciwnika. Build ten możemy też sobie wcześniej przygotować w armii, w liście jednostek, żeby mieć już tutaj wszystko możliwe szybko do wybrania i zagrania. W sumie z takim rozwiązaniem często spotykają się w karciankach, a pierwszy raz je widzę w strategii.
Dajcie mi znać, co myślicie na temat takiego systemu, czy jest ciekawy, czy wprowadza urozmaicenie, czy jednak was denerwuje. Wróćmy jednak do trybu linii frontu. Zaczynamy na dość takiej nietypowej planszy, główna arena jest po środku, a gracze zajmują z platformy, które są obok. Mamy tylko jeden typ surowca, za który kupujemy jednostki. Możemy też postawić generatory przyspieszające zdobywanie surowców, lub zakupować więcej jednostek, czy też je później ulepszać. Tak, słusznie się domyślacie, że nie ma tutaj standardowego budowania bazy. Naszym celem jest przepchnięcie linii przeciwnika, zniszczenie jego wieżyczek, dojście do bazy i jej rozwalenie. W razie W mamy też dostęp do unikalnej atomówki, która potrafi uratować nam skórę w trudnych momentach. Fale jednostek wychodzą mniej więcej co 30 sekund i naszym celem jest zbudowanie odpowiedniego rostera naszych jednostek, żeby kontrolować to, czym atakuje nas przeciwnik. A jak zrobimy to właściwie, no to już totalnie go oramy. Poprzednio mój przeciwnik miał bardzo dużo jednostek naziemnych, więc zacząłem budować dużo jednostek lotniczych, które go totalnie zaorały w tym momencie. Co ciekawe, dość istotną sprawą jest to, żeby również zarządzać miejscem na naszej platformie, bo jeżeli się pomylimy, no to będziemy mieli mniej tych jednostek. Tutaj limity jednostek po prostu nie obowiązują. I jeżeli nasza armia spisuje się lepiej, no to po pewnym czasie dochodzimy do podbazy przeciwnika, niszczymy ją i wygrywamy mecz. Pozostałe tryby są już raczej klasyczne, więc nie będę ich specjalnie prezentował. Standardowa potyczka, kooperacja. Doskonale są wam znane. W tej grze zaskoczyła mnie również bardzo kampania, na którą składa się 15 misji. W 4 aktach przejście średnio jednej misji zajmuje pomiędzy 15 a 30 minut i jest to mocno zależne od poziomu trudności. Tak, poziom trudny był dla mnie wyzwaniem. Same misje są bardzo zróżnicowane. Czasem musimy się przekradać i dotrzeć do jakichś punktów, ratować nasze poukrywane po planszy jednostki, jak i znaleźć dla nich wyposażenie, czy też zostawiać zasadzki na niczego niespodziewającego się przeciwnika. Kampania jest różnorodna i na pewno w niej nudzić się nie będziecie. Widać bardzo dobrze, że cały ten okres 7 miesięcy, w którym gra była w wczesnym dostępie, wpłynął bardzo pozytywnie na tą grę, jak i na recenzje, które ostatnio są coraz bardziej pozytywne. Pozwolę sobie pokazać wam jedną z dalszych misji w trakcie kampanii, która szczególnie przypadła mi do gustu. No to co? Let's begin. Dotarłem do pewnego megaportu, w pogoni za pewnym bardzo cennym ładunkiem i muszę go przechwycić. Tak, dali mi do tego czołg i parę podstawowych jednostek piechoty. Nic w tym trudnego, prawda? No a starcie jednak musiałem zlokalizować ładunek, dodatkowo ten mój malutki czołg nie może zostać zniszczony. Szybko okazało się, że coś też jest tutaj nie tak, mój cel przed czymś ucieka. Niestety na pewno nie przede mną. Po chwili dotarłem w miejsce, w którym mogliśmy zastawić pułapkę tuż przy moście i zdobyć wreszcie upragniony ładunek. Oczywiście coś musiało nam skomplikować misję. Ładunek został zaatakowany przez nieznane jednostki, które po załatwieniu ochrony przejęły ładunek i oddaliły się w nieznanym kierunku. Dodatkowo dowództwo zakazało nam ingerować. Natomiast rozkazano nam przejąć dawno opuszczoną bazę i żeby nie było łatwo, oczywiście okazało się, że przez to, że panuje sztorm, to nie mogą dotrzeć do nas śmigłowce z zaopatrzeniem, które by nam przywiozły naszą standardową bazę oraz jednostki transportujące surowce. Więc niestety musimy znaleźć to, co znajduje się tutaj gdzieś w kontenerach i korzystać z tych zasobów, które są na planszy poukrywane. Mamy więc bardzo ograniczone zdolności rekrutowania naszego wojska i wszystkie nasze jednostki są na wagę złota. Na szczęście pierwsze zasoby wydaje się, że są tuż obok naszej bazy. Początkowo wysłałem tam jednostki z tarczami. One są bardzo odporne. To opłaca się je wysłać przodem, żeby przyjęły na siebie całe uderzenie przeciwnika. Na szczęście tutaj nie było żadnej zasadzki, a w tej grze zasadzki są bardzo częste. Okazało się, że tutaj zdobyłem nie tyle co surowce, co tak naprawdę dostałem porzucony pojazd, który naprawia moje jednostki mechaniczne. Więc fajnie, bo oprócz jeżdżącej karetki dostałem też pojazd techniczny i teraz mogłem ruszać dalej w poszukiwaniu surowców. Najciemniej jest pod latarnią i oczywiście Lukas zawsze był ślepy i nie zauważył dużego punktu migającego w centrum bazy. Tak, tam były nasze surowce, które pierwsze mogłem zebrać. No i za te surowce postanowiłem dobudować troszeczkę jednostek. Głównie takich czołgów z dwoma miniganami, bardzo dobre przeciwko piechocie. Plus kolesi z wyrzutnią rakiet, jak i większą liczbę naszego mięsa armatniego z tarczami. Bardzo łatwo też grupuje się jednostki, więc podzieliłem moją armię na 3 grupy, jak i całościową. I oczywiście tarczowników puściłem przodem, żeby to oni na siebie zbierali ten główny damage. Tutaj gdzieś spodziewałem się zasadek, no bo widać te platformy wszystkie, że są, gdzie przeciwnik ma lepszy zasięg.
gdzie dwóch wrogów się bije, tam Lucas korzysta, rozwalamy naszych przeciwników i zobaczyłem takie pierwsze maszyny kroczące, które wychodzą przeciwko nam i powiem wam szczerze, ci tutaj z tymi plecakami odrzutowymi będą w przyszłości bardzo upierdliwi. Kolejne surowce znalezione, a po zajęciu w tej właśnie wyższej pozycji zacząłem widzieć większy obszar i okazało się, że na mnie leciał przeciwnik w tym momencie, ale nie dałem się zaskoczyć, a gatlingi pięknie ściągają te skaczące ptaszki. Oprócz surowców zgarnąłem też kilka dodatkowych jednostek, w tym też i kolejny sprzęt do naprawy moich sprzętów, jakkolwiek dziwnie to zabrzmiało po polsku, chwila na podleczenie moich tarczowników. I ruszyłem dalej, gdzie okazało się, że no niestety te wąskie przejścia to nie najlepsze miejsce dla mnie i mojej rozciągniętej kolumny. Chociaż tutaj gatlingi, trzeba przyznać, że bardzo ściągają dobrze te jednostki skaczące, to jednak momentami potrafiły mi zadać dość spore straty. Zaraz potem napotkaliśmy jedną z pierwszych niespodzianek, mianowicie takiego kroczącego i skaczącego mecha, który jeszcze dodatkowo potrafi od czasu do czasu tupnąć i rozwalić wszystko, co się znajduje obok niego. Na szczęście okazał się być niezbyt skuteczny na nasze jednostki starczą, był w stanie ściągnąć tylko dwie naraz, ale jest naprawdę dwa te jednostki dużo gorsze. Dodatkowo znowu na tyły wrzuciły mi się jednostki przeciwnika, które są właśnie takie szybkie z doskokiem i niestety straciłem kilka wozów, które leczyły moją piechotę. I to akurat bardzo źle, bo zaraz wpadliśmy w zasadzkę, byłem atakowany z trzech stron i to jeszcze przez świeże mechy przeciwnika, które okazały się być bardzo skuteczne jednak przeciwko piechocie. Zająłem co prawda zniesione pozycje, jednak mi dużo tutaj to nie dało. Na szczęście mój czołg okazał się być dowódczy, bardzo dobry przeciwko tym mechom, bo miał umiejętność skupionego strzału, który praktycznie zdejmował je na jeden raz. Bardzo ładnie te mechy się wywracają i wybuchają. A skoro napotkaliśmy nowe mechy, no to trzeba więcej jednostek rakietowych, więcej! Pamiętacie, jak mówiłem, że te jednostki techniczne i moje wozy lecznicze są bardzo cenne? No to właśnie o nich zapomniałem i przeciwnik mi je wszystkie wyżyna po kolei. Nie! Dlatego za resztkę moich surowców no musiałem ich trochę dobudować, ale też dobudowałem czołgi. Myślę, że mi się tutaj przydadzą właśnie w starciu z mechami. Odpieramy mały atak na bazę, bez większego problemu w sumie. Znalazłem też ukryte przejście, tylko żeby je otworzyć, musiałem zniszczyć ten generator. To mi otworzyło właśnie tą bramę i miałem taki właśnie skrót z mojej bazy do miejsca, gdzie szykowałem się do ostatecznego uderzenia na tajemniczego przeciwnika. Znowu ponaprawiajmy moje sprzęty i poleczmy moją piechotę. Tarczowników wysłałem z przodu i okazało się, że znalazłem ukryty radar, który pozwoli mi widzieć więcej zaraz na mapie i to będzie dość dla mnie szokiem, to co tutaj zobaczę, bo zobaczcie, jak jest tutaj mój przeciwnik naszykowany na mnie i jeszcze ma jakiś czołg lepszy ode mnie, bo lewituje i więcej robotów, oj, niedobrze. No ale spulowałem jednostki przeciwnika, szturmujemy je, a te co skaczą znowu są ściągane przez gatlingi, super się sprawdzają, naprawdę, tylko się tamte wznoszą i są zdejmowane od razu. Co nie zmienia faktu, że dość sporo jednostek stracę tutaj na tym podejściu, zobaczcie jak przeciwnik zajął wyższą pozycję, jego czołg strzela tym działem, nie, fajnie to wygląda, ale mój czołg na pewno będzie lepszy, prawda, damy mu radę, no spróbujemy go zdjąć przy pomocy naszej umiejętności skupionego strzału, czy go zdejmiemy na jeden raz, czy nam się to uda? Halo, halo, strzelajmy. No, tak nie za bardzo. Dość odporny ten bydlak, naprawdę. I wreszcie po wielu perypetiach udało nam się przejąć transport. Tylko okazało się, że teraz muszę ten transport odeskortować do mojej bazy, a w zasadzie to na statek, który czeka w porcie. Ale przeciwnik oczywiście zdołał się zostawić na nas pułapką. Wykorzystałem tutaj pewną specjalną umiejętność ostrzału artyleryjskiego, żeby go właśnie ostrzelać i go zdjąć. Nie zmienia to faktu, że no, stracę parę tych jednostek, które dosłałem w międzyczasie, bo naprawdę nie spodziewałem się, że będą tutaj siedziały na mnie i czekały takie jednostki przeciwnika, ale atakujemy ich dzięki temu od tyłu i powinniśmy bez problemu je rozbić. Jej, więcej jednostek przeciwnika i mam 2 minuty, żeby dotrzeć właśnie do portu. Jej, dobra, lećmy za naszą ciężarówką, żeby ją eskortować. I to jest bardzo fajne w tej grze, że właśnie naprawdę, im bliżej końca czasu, tym mocniej przeciwnik nas będzie atakował. Rzadko to się zdarza. Ale że jako postanowiłem poświęcić bazę i skupić się na dostarczeniu tej ciężarówki, no to raszowałem do przodu i szybciej, szybciej ciężarówka, dajesz, dajesz. Tutaj tarczowników wysłałem znowu na tyły, żeby przyjęli na siebie damage. Jednostki dosłałem, żeby nam ciężarówka doleciała do końca na 40 sekund przed końcem czasu. Przez co dotarliśmy na transportowy statek i odpłynęliśmy ku krainie szczęścia. A misja zakończyła się sukcesem.
No, mam nadzieję, że gra was zainteresowała, że podobało wam się to, co zobaczyliście w przykładowej kampanii oraz to, co widzieliście w przykładowych filmikach z trybów rozgrywek multiplayer z botami, jak i graczami. Link do Steama z tą grą macie w opisie tego filmu, jak i w przypiętym komentarzu. I nawet jeżeli nie planujecie kupić teraz tej gry, dodajcie ją sobie do obserwowanych, bo ona jest w ciągłym rozwoju. Dajcie mi też znać w komentarzu, czy gra was zainteresowała, czy jednak oczekujecie od niej czegoś więcej. A jeżeli lubisz materiały na moim kanale, to zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu, w którym gram jako rewolucyjna Francja pod dowództwem Napoleona i staram się obronić ten kraj przed zniszczeniem naprawdę sporej ilości przeciwników.